Cześć, witajcie moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ciekawy temat, uwaga. Dzisiaj temat o demonach. To bardzo trudny temat i niezbędny do tego, by on się pojawił na tym kanale, ze względu na tą serię, która jest od kilku dni. Dlaczego zdecydowałem się na to, by mówić o demonach? W życiu duchowym chrześcijanina grają tak naprawdę rolę dwie strony medalu, a więc ta dobra i ta zła. Oczywiście wiem, że jest to temat może dla niektórych niewygodny, niektórzy się trochę z niego podśmiewują, ponieważ wielu z nas trochę tak widzi demony jako takie diabołki z różkami, które biegają z widłami, jak to w niektórych komediach w teatralnych jest to przedstawiane. Natomiast demony są realnymi istotami duchowymi, które są bardzo inteligentne i posługują się wszelkimi możliwymi sposobami do tego, by człowiek, by go zniechęcić, by nie trafił na właściwą drogę, by tę drogę, którą obrał, drogę świętości, by z niej jak najprędzej zszedł. I dzisiaj chciałem właśnie w tym kierunku pójść. Na początek, kim są demony? Demony to duchy, które są posłuszne swojemu wodzowi, bo każdy z duchów ma swojego wodza. Tym wodzem jest diabeł, szatan, inaczej Lucyfer, a więc anioł, który przeciwstawił się Bogu, który powiedział, że on nie chce służyć i wówczas został przez Boga strącony z nieba i właśnie stał się demonem, stał się aniołem upadłym, jak to się też mówi, aniołem, który już stoi po drugiej stronie, który nigdy do Boga się nie dostanie, bo musiałby zaprzeczyć sam sobie. Po prostu to jest duch, który zrezygnował z posłuszeństwa, nie chciał służyć. Zresztą jednym z tych zawołań Lucyfera jest: nie będę służył. Chciał być jak Bóg, chciał przewyższyć Boga swoją osobą. I Bóg go ukarał właśnie w taki sposób. Kim jest demon? Demon to kusiciel, oskarżyciel, kłamca, zwodziciel. Duch, który czyha na chrześcijanina dążącego drogą prawdy, by tą prawdę mu sfałszować, by tą prawdę zmienić na własny sposób, na własną korzyść. Jak przypominacie sobie w Księdze Rodzaju, w tych pierwszych rozdziałach, Ewa została skuszona przez demona, który pokazał jej jabłko, które jest dorodne, jest ładne, jest interesujące. W ten sposób robi demon. W ten sposób właśnie poprzez zachętę stara się człowieka zwieść, pokazać mu inną prawdę niż tą, którą przedstawia mu Bóg. Jak działa demon? Właśnie demon działa przez przeróżne rzeczy. Przede wszystkim przeszkadza, przede wszystkim wtłacza nam do naszej głowy różne myśli, które są zupełnym zaprzeczeniem woli Bożej, zupełnym zaprzeczeniem temu, co mówi Słowo Boże. Wprowadza w nas wątpliwość, stara się nas zwieść, pokazuje nam inną drogę niż tą, którą żeśmy sobie obrali, łatwiejszą, przyjemniejszą. Zsyła na nas pokusy, zachęca nas do przyjemności, do tego, by się nie męczyć, by zostawić to, co chcemy dobrego uczynić. Często nam przeszkadza w sposób nawet fizyczny, co może być
dla niektórych zaskakujące, ale tak naprawdę jest. Wyobraźmy sobie, że jedziemy na rekolekcję i wówczas co się wydarza? Czasami zdarzy się, że popsuje się koło, ktoś się rozchoruje lub inne wypadki tak zwane, które mają na celu przeszkodzić nam w wyjeździe na te rekolekcje. To jest ewidentne działanie złego ducha. Zły duch robi wszystko, byśmy zeszli z drogi prawdy, byśmy zeszli z drogi woli Bożej. Jeżeli jesteśmy na drodze woli Bożej, to ten demon jest zdecydowanie bardziej aktywny, bardziej nam przeszkadza. Czasami zsyła na nas ludzi, którzy mu służą po to, by nas oskarżyć, by nam sprawić różne nieprzyjemności na tej drodze, by nas pogrążyć w trudnościach. To są realne działania złego ducha. Natomiast Duch Boży nam wyjaśnia, prostuje nam, pokazuje nam drogę. Pokazuje, że ta droga, na której jesteśmy, jest prawdą, jest rzeczywistą drogą do Niego. Takie są różnice pomiędzy tymi dwiema stronami, pomiędzy stroną ciemną stroną mocy i tą Bożą stroną mocy. Czy to, o czym mówię, jest realne? Tak, to jest realne. Tego doświadczyło wielu świętych, którzy na drodze do własnego zbawienia doświadczali takich rzeczy. No chociażby wspomnijmy tutaj świętego Franciszka z Asyżu, świętego ojca Pio. Tutaj również nie można zapomnieć o Katarzynie Emerich czy świętym Janie Bosko. To osoby, czy na przykład jeszcze możemy też tutaj zaznaczyć osobę Emmy Galgani, które doświadczały manifestacji, bo tak to się nazywa, złego ducha. W teologii jest znana również nauka, która jest nauką o demonach, to demonologia. To nauka o duchach złych, które są w przestrzeni duchowej, które żyją w przestrzeni duchowej. Moi drodzy, to chyba wszystko, co chciałem Wam powiedzieć dzisiaj. Dosyć trudny temat, dosyć może dla niektórych zaskakujący, ale nie mogą się nie znaleźć na moim kanale, ponieważ jest on na tyle ważny, że trzeba o tym mówić. Wielu z nas nie jest świadomych tego, że demony istnieją, że demony działają, że demony nam przeszkadzają. Dlatego uważam, że temat był ważny i na tyle ważny, by go tutaj poruszyć. To tyle na dzisiaj. Ja zapraszam na kolejny odcinek, już ostatni z tej serii, i później już wracamy do liturgii. Pozdrawiam serdecznie, z Bogiem, trzymajcie się, na razie, pa!